kreatywna wieś. Remonty pomieszczeń, zagospodarowanie terenów zielonych czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Między innymi na takie potrzeby zostały przyznane pieniądze pochodzące z budżetu województwa w ramach 6. edycji programu odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna Wieś. Tuż po rekordowo długiej majówce przedstawiciele zarządu województwa podlaskiego i samorządowcy z 65 gmin podpisali umowy otwierające drogę do inwestycji. Celem programu jest zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych. Dzięki dotacjom powstaną miejsca do rekreacji, centra aktywności czy kluby kultury. Jedno z takich miejsc, stare boisko w podsuwalskim Sobolewie, zmieni się nie do poznania. Sobolewo słynie wśród mieszkańców Suwalszczyzny z okolicznych lasów, kopalni kruszywa i wyjątkowo barwnej nocy kupały. Impreza odbywa się w samym sercu wsi, na gminnym placu położonym nad Czarną Hańczą. W miejscowości Sobolewo mamy taki piękny plac, to jest takie stare gminne boisko. Na tym gminnym boisku my już od kilku lat robimy nasze takie przedsięwzięcie Noc Kupały i w tym roku też takie przedsięwzięcie będzie miało miejsce 17 czerwca dokładnie. No i co roku próbujemy, staramy się jakby to miejsce ulepszyć. W tym roku gmina Suwałki zdobyła grant z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Na kolejny lifting terenu po starym boisku gmina otrzymała 30 tysięcy złotych. Drugie 30 tysięcy swoje dokładamy i w ramach tego przedsięwzięcia chcemy tam postawić latarnie solarne, żeby oświetlić to boisko, to miejsce do rekreacji indywidualnej. Oczywiście lampy solarne, OZE. Oprócz tego stawiamy ławostoły, stawiamy ławki, będzie też podłączenie elektryczne do sceny. Lokalna społeczność i fani dorocznej imprezy chcieliby, aby tegoroczna Noc Kupały odbyła się już na zmodernizowanym placu. Czy się uda? Może przynajmniej choć w części, może się jakieś ławki pojawią. No spróbujemy, tak? Już dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, co możemy zrobić, jak szybko możemy niektóre elementy zakupić i zleścić to zadanie. No chciałbym, żeby to do 17 zostało zrobione. Zobaczymy. Noc Kupały jednak niezależnie od tempa realizacji inwestycji z pewnością się odbędzie. Dziewczyny, chłopcy, młodzież tańczą wokół ogniska, później puszczają wianki, później wchodzą do wody, jeszcze łapią. No to jest to naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie. No oprócz tego dodatkowe jeszcze występy zespołów na scenie. No to coś takiego po prostu innego. I to przyciąga mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Samorząd wojewódzki oprócz utworzenia nowej przestrzeni integracyjnej w Sobolewie wsparł również realizację innych pomysłów, które realizowane będą w maleńkich miejscowościach – Żegarach, Smolnikach, Smolanach czy Pogorzelcu. W poprzednich 5 edycjach do najmniejszych miejscowości województwa podlaskiego trafiło ponad 3,5 miliona złotych, dzięki którym zrealizowano niemal 250 projektów. Cyfryzacja za milion. Milion złotych trafiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na cyfryzację tej instytucji. Do tej pory środki finansowe na taki cel płynęły głównie do gmin i powiatów. Kontynuujemy nasz program cyfryzacji Polski, cyfryzacji, którą zaczęliśmy, można powiedzieć, od tego najniższego szczebla. W ostatnim czasie do takich jednostek działających na terenie województwa podlaskiego trafiło z programu cyfryzacji ponad 35 milionów złotych. To jednak nie były tylko urzędy, ale ogrom narzędzi trafił również do szkół. W dalszej kolejności doposażano i usprawniano lokalne samorządy i ich jednostki. Cyfryzacja bowiem okazała się nadzwyczaj efektywnym narzędziem w okresie pandemii. Dotacje można było przeznaczyć na zakup laptopów, tabletów, komputerów czy nowoczesnego oprogramowania, ale też na rozwój e-usług. Ostatnio było ponad 15 milionów złotych na e-usługi, ale dla gmin, dla powiatów, ale to bardzo rzadko
kiedy Urząd Marszałkowski jest beneficjentem. Dlatego dziękuję za to, że będziemy mogli nasz urząd przygotować do cyfrowej obsługi klientów, też do poprawić bezpieczeństwo cyfrowe, bo mamy teraz bardzo ważną, taką trudną sytuację geopolityczną, która też wymaga od nas tego dobrego zabezpieczenia, ale też i przeszkolenia, możliwości przeszkolenia ludzi. Jak podkreślił Artur Kosicki, przekazane środki spożytkowane zostaną między innymi na rozwiązania wprowadzające kierowaną przez niego instytucję samorządową w XXI wiek, a w efekcie ułatwią również wygodny kontakt z urzędem mieszkańcom całego województwa. Ma to znaczenie nie tylko dla mieszkańców najdalszych zakątków Podlasia, ale również będzie istotnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych.